chciałem Państwa z kolei, no i również w sposób rzetelny, poinformować o tym zainteresowanych, czyli społeczeństwa. Myślę, że postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, z tym, że z taką jedną uwagą, że jakimiś donosami czy pomówieniami nie będziemy się zajmować, dopóki są to informacje niesprawdzone, niepewne. Tych tematów nie będziemy poruszać, nie będziemy po prostu odpowiadać, bo one są niesprawdzone. I to tyle tytułem wstępu. Proszę bardzo, Pan Sporosomierz. Ja bym tylko pytał, czy dużo czasu, czy mniej czasu? Mało. No, to tak. 6 minut. Powiem tak. To, co powiedział Pan Starosta, to trochę nas niepokoi, że ktoś puszcza informacje niesprawdzone i nierzetelne. A no, powiem wprost, przyczynę upatrujemy w tym, że w domu dziecka w Ścinawie była przeprowadzona kolejna kontrola. Dwie poprzednie to jest jeden raport, dwie następne to już trwają. I jest bardzo wiele nieprawidłowości, które stwierdzono w działaniu poprzedniej pani dyrektor. Naszym zdaniem są to jakieś takie dziwne reakcje, żeby spowodować ferment, który jest zupełnie niepotwierdzony. Dziwi mnie tylko postawa niektórych z Państwa, którzy na takie donosy reagują, nie czekając na wyjaśnienie z drugiej strony, chociaż o tym Państwo doskonale wiedzą, że takie wyjaśnienia mają nastąpić. O tym piszecie i wstrzymacie nie potrzebne dalej. Ja się cieszę z jednego, że będzie kontrola, czy już trwa kontrola z Urzędu Wojewódzkiego, ona była i będzie po feriach, bo też kontrola przyjechała, bo myślę, że są ferie i dzieci nie można wyjechać, czy sprawdzić, nie ma wychowawców. Cieszę się, że Rzecznik Praw Dziecka zajmie się tą sprawą i mam nadzieję, że potwierdzi, że nic niepokojącego się nie dzieje. Natomiast w skrócie, to jest dosyć obszerny protokół z kontroli w domu dziecka, w którym było bardzo wiele nieprawidłowości. Zacznę od takich rzeczy najważniejszych. Kilka lat temu przeprowadzony był remont poddasza. Kwota, która była przeznaczona na remont, to 510 tysięcy złotych. Stwierdzono, że brak jest wykonanych robót na 300 tysięcy złotych. W tym brakuje wentylacji i wentylatora. Są protokoły odbioru tego wentylatora, zainstalowania tego wentylatora. Tego nie ma. To jest bardzo poważne naruszenie, ponieważ poddasze tak naprawdę nie powinno się nadaje się do użytku, nie można tam wejść zanieść, bo nie ma tej wentylacji. Kilka lat temu zaraz Pani odpowiem, dlatego że 2008 to jest przeznaczone. Dodatkowo stwierdzono braki w dokumentacji, w tym fałszowanie dokumentacji i polecenia niszczenia dokumentacji, niewygodnej dla poprzedniej Pani Dyrektor. I to też jest opisane, są też jakby opinie i zeznania pracowników, że takie polecenia otrzymywano. To jest ta kontrola z Urzędu Wojewódzkiego, tak? Nie, to jest ta kontrola, która była z Biura Kontroli Starostwa Powiatowego. No, przepraszam. I dyrektorem była Pani Bałasz, tak? Tak, tak. To była Pani Bałasz. I tak, to są dwa takie rażące przykłady. Fałszowanie kart nauczycieli, godzin pracy, poleceń wyjazdu. I to było stwierdzone i myślę, że te wnioski do prokuratury, które szykujemy, w związku z tym prokuratura wyjaśni, to tak naprawdę zamieni. My nie chcemy rozstrzygać. Była Pani Dyrektor, czy kadrowa, czy księgowa, czy ktokolwiek inny w przypadku dokumentacji, w przypadku tego remontu. Myślę, że to jest przyczyna reakcji donosów, które Państwo dostajecie i na które proszę naprawdę reagować z rozsądkiem, bo to być może jest taka reakcja. Tyle takiego krótkiego wstępu. Tutaj powiedzieliście, macie mało czasu, jeśli są jakieś pytania. Z drugiej strony, dzisiaj analizowałyśmy w redakcji, za poprzedni pani dyrektor, pani Bałasz, też były skargi, były donosy. Nawet dostawałyśmy do redakcji. To było, nie wiem, pani dyrektor maltretuje psy i też było jakieś zaniedbanie w stosunku do dzieci. Czy to nie jest tak, że państwo jako powiat, właśnie tak jak pan mówi, ta kontrola, powinniście się zająć samym funkcjonowaniem domu dziecka, bo wychodzi na to, że to nie chodzi o dyrektora. Pani Bałasz, okazywało się, że była zła. Państwo powołali nową panią dyrektor, panią Cieślowską. Też są skargi, że jest zła, więc być może to nie chodzi o dyrektora, ale o samą placówkę, o sposób zarządzania, o tą kadrę, właśnie o organizację. A po co? Zgodnie z sentencją wyroku sądu administracyjnego. Zapadę. Nie widzę takiej potrzeby, żeby rozpatrywać, ogłaszać konkurs na dyrektora. Jak mam z tego do tego? Organiczny termin. To jest moja odpowiedź. Zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego, wojewoda
popełnił błąd, w związku z którym wojewoda już skargę kasacyjną za przestrzeganie. Uważamy, że sąd administracyjny naszym zdaniem podtrzyma sentencję wojewódzkiego sądu administracyjnego, który przyznał nam rację, że prawidłowo i to... No nie umiem w tej chwili odpowiedzieć, ale pan sekretarz na to powie. Proszę Państwa, czy pana dopiero zamykanie miesiąca grudnia, po miesiącu grudniu nastąpi przecież zamknięcie całego roku, sprawozdanie będą około końca pierwszego kwartału. Taką informację dostaniemy dopiero na przełomie marca, kwietnia, kiedy będzie tak naprawdę budżet wprowadzany na nadwyżkę za rok niewykorzystany. My jeszcze w chwili obecnej sami nawet nie wiemy, ile u nas zostało pieniędzy dokładnie, czy mniej więcej wiemy, ale z których kwadratów i tak dalej. Więc takie pytanie będzie zasadne, ale prosiłbym skierować dopiero na przełomie marca i kwietnia. Dziękuję. Panie starosto, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak, że z naszych informacji wynika, że zostały niezwolnione nie dwie osoby, a 8 osób. Te dwie osoby, które pracowały w ośrodku adopcyjnym tutaj w Lublinie, zostały zwolnione, miały zostać zgodnie z ustawą, która obowiązuje jeszcze rok, przekazane do PCPR-u. Oprócz tego zwolnili zostali trzech wychowawców i dwóch pracowników administracyjnych. Brakuje pani tego na tej konferencji. Nie brakuje tej pani, brakuje pani Pętek. Pani Pętek to nie jest dozorą na tej konferencji, nie brak. Ja mówiąc o wypowiedzeniach umowy o pracę w stosunku do dwóch pracowników, bo takiej drzwi mówię, takiej cyfrze, to miałem na myśli tylko i wyłącznie wyniki kontroli przeprowadzonej przez starostwo powiatowe w ubiegłym roku. Pan sekretarz chciał uzupełnić. Może troszkę sprecyzuję. Rzeczywiście starostwo będzie zmienione też w wyniku kontroli i pani kazała, pani się prowadza licznie prawidłowości dokumentacji urzędowej. W związku z niepokojące jest sama możliwość zaistnienia takich zdarzeń, jakie są opisywane w tych listach. Czy martwią się panowie tym, co się tam dzieje i czy nie widzicie konieczności sprawdzenia tych zarzutów, nawet jeżeli one są anonimowe? Nie, oczywiście, że w jakiś sposób trzeba reagować, prawda? Pomimo tego, że do nas, jak wcześniej powiedziałem, do nasami na podstawie jakichś napomówień nie będziemy się zajmować i to podtrzymuję, także nie będzie komentarza na ten temat. Natomiast takie zdanie dodatkowe, jakby było uspokojenia pana i nie tylko, to jest stosowne kontrole w tym zakresie, który pan ma na myśli, są teraz prowadzone. Mówiliśmy przez Urząd Wojewódzki, Rzecznik Praw Dziecka tym się interesuje. Także myślę, że w najbliższej, niedługiej przyszłości... Nie tamte instytucje. Tamte instytucje robią, co do nich należy. Pytam się, czy panowie zamierzacie się zainteresować tą sprawą? Czy nie? Słucham bardzo uważnie. No to właśnie słyszę, że panowie tego nie robią, to odpowiednie instytucje. My o tym powiedzieliśmy. O czym? Dziękuję. O tym, co robimy.